Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie zaprasza do modlitewnego włączenia się w nowennę przed Zwiastowaniem Pańskim w intencji dzieci zagrożonych aborcją. Modlitwa świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen. Dzień drugi. Obowiązek obrony życia. Kościół, broniąc prawa do życia, odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Panie, dawco życia, dałeś nam wolność. Wolność czynu i słowa, wolność sumienia. W tej wolności możemy czynić to, co podpowiada nam nasze serce. Tak wiele zostawiłeś nam do wyboru. Dziś na świecie jest tak wiele systemów politycznych, światopoglądów, religii. W każdej z nich człowiek podlega pewnemu systemowi praw i obowiązków, które powinien zachować. Ale dałeś też, Panie, w tej wolności pewne niezmienne prawa, których nikt i nic nie zmieni i nie zniesie. To prawo dotyczy każdego człowieka w historii. Tych, którzy żyli przed nami, będą żyć po nas i nas samych. To prawo do życia ma je każdy z nas. Ma po to, aby żyć, ale ma również szanować życie drugiego człowieka. To jest Twoje, Boże, prawo. Tylko Stwórca mógł je ustanowić. Dlatego nikomu z nas nie wolno go naruszać. Dawaj nam, Panie, siłę do tego, byśmy zawsze pamiętali, że Ty jesteś dawcą życia i dawcą prawa, i byśmy go strzegli zawsze i wszędzie. Zauważmy jeszcze, że przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie, szanuj godność ludzką każdego człowieka. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc Twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które po ludzku biorąc uważają, że pojawiło się nie w porę. Za rozważania do nowenny posłużyły myśli i słowa świętego Jana Pawła II.